Dobra, to eksplorujemy. Trochę mokrawo. A, nie załączyłem sprzęgła. Co? Sprzęgła nie włączyłem. Coś mi lata łańcuch. Co, już wyczerpało? Tak wcześnie? Dobrze to się zaczęło. No, ale tutaj się zrobiło fajnie, tak otwarło. No. Dobra, to co dalej? Idziemy. O, a tutaj wyścigowa linia. Śliskie korzonki. Fajnie jest, kurde, podoba mi się. Żyjesz? Źle. Zrzucił mnie? Nie, jest okej. Fajna kurde trasa. Fajnie jechać po czymś takim dla odmiany. Po bike parkach cały czas. Aha. Ale troszkę męczące. Oj, bardzo trudne to jest dla mnie. Tam był taki pieniek. No był. I potem była taka hop, taka multka z prawej strony rozkopana. Rozkopałem ją bardziej. O, ślisko. No. Ale linię okej wybierasz, jest dobrze. Miota. O, podjazd. Przynajmniej z naszą prędkością to jest podjazd. Na wyścigach to pewnie z rozpędu to brali całkowicie. To bym cię też widziałem w ten moment, ale skłonowałby go. Też był taki numer. Oła!
Jak to się stało? Korzeniek mokry. Absurdalnie rzecz biorąc, po czymś takim się dużo trudniej jedzie powoli, nie? Niż no, szybciej. Ale idzie w toku śpiewnie. Łotko. Chyba nie zakrapało za pani. O, to chyba jest ten. Nie, co ja gadam? Jesteśmy już na dole. No. To jest ta droga. Okej. Dobrze. Ja już się dzisiaj wyrąbam. Jeszcze nie, i nie chcę. O, dziurka. Kurwa. Czemu tak? I gdzie? Chciałem skręcić w prawo. No właśnie, no właśnie. To samo zrobiłem. I tak stanąłem w poprzek. Właśnie trochę przeraża to mocno. Aha, no to daleko pojechaliśmy, nie? To jest chyba alternatywa po prostu. Wiedziałem, jak na tym hamulce tak się skończy. Widzę, że to nie jest twój żywioł. Mokre korzonki to nie. Ja mi się jakoś tak oswoiłem, nie wiem z czego to wynika, ale powoli się oswajam właśnie z tym ślizganiem i po prostu jadę. Wiesz co, zrobiłem dwa błędy teraz też i no. Czuję się niepewnie tutaj. No tak. Mnie tam trochę miotnęło, ale to nic niebezpiecznego, więc jadę dalej po prostu. Tutaj ciekawie wygląda, wydaje mi się. Bo może wyrzucić. No właśnie. Patrz, patrzyłem tam, gdzie ściągnie i oczywiście ściągnęło. O kurde. To wygrałem trochę. No, ja tak patrzyłem, o na pewno mnie tak ściągnie. I dokładnie to zrobiłem, czego próbowałem uniknąć. A, i na to wracamy. No, też tak myślałem właśnie.
trzeba tu. Muszę się przekonać, że trochę szybciej jechać i widzisz, od razu mi to idzie. No tak. Jakby było bardziej sucho, to by była wręcz super ta trasa. Woda. Też zaskoczyło, nie? Co? Trochę zaskoczyło. No. No chyba tak. O kurwa. To samo? No. To było mocne jebnięcie. Oba flaki. Ja oba? No twój też słyszę. Mimo wkładki, kurde, mimo wkładki. Mam nadzieję, że oprócz przetrwała. Ale to było mocne, bo aż poczułem w logach. Co to było? Muszę się cofnąć. Mamy podejrzanego. Ładnie naostrzony. Elegancki jest. Pięknie, ale takiej szerokości akurat na koło.